Witam w dzisiejszym odcinku. Kolejna klasyka dzieckiej myśli zbrojeniowej, a więc rosyjski karabin wsparcia EPK. Aby było ciekawiej, nie firmy Cyma, którą wszyscy znają. Tutaj mamy EPK firmy JG. Ładna piankowa wytłoczka, do której przyzwyczaiła nas już firma Jingong. I w środku mamy doskonałą, świetnie zrobioną, solidną replikę RPK magazynu typu High Cap. Śmieszna, mała paczka kulek, aczkolwiek przynajmniej wiadomo jakiej wagi. Śrubokręt, rzecz bardzo ważna w tym komplecie, aby dostać się do baterii. Mały śrubokręt krzyżakowy. Oraz bateria. Jest to oczywiście bateria stokowa, a więc raczej nie polecamy do używania na co dzień z repliką, raczej jako gratis do sprawdzenia repliki. Tu mamy jeszcze kluczyk do regulacji muszki oraz kluczyk motylek do nakręcenia high capa. No i oczywiście prosta ładowarka sieciowa. To jest to, co rusofile lubią najbardziej. Czyli mamy tutaj dużą, w pełni stalową replikę RPK z rozkładanym dwójnogiem. Replika jest wykonana naprawdę solidnie, jest ciężka, w pełni stalowa. Drewna są bardzo dobrze spasowane, nic tutaj nam nie lata, nie ma żadnych luzów. A więc naprawdę świetne wykonanie, magazynek typu High Cap. Tak jak każdy high cap, aby otworzyć, aby naładować kulki, otwieramy klapkę, po czym wsypujemy kulki. Pojemność magazynka to około 500 kulek. Tutaj po wsypaniu zamykamy klapkę i nakręcamy albo tradycyjnie kółkiem na dole magazynka albo dołączonym do kompletu kluczykiem. W ten sposób dużo szybciej nakręcimy prawie cały high cap. Replika, tak jak wspomniałem, w całości jest wykonana ze stali. Mam tutaj magnes, czy w całości, w większości mamy stalowy dwójnóg, stalową lufę zewnętrzną. Przyrządy celownicze mamy akurat ze znalu. Przy okazji pokażę, w komplecie mamy też kluczyk, którym regulujemy sobie muszkę. Rura gazowa jest również metalowa. Znalowy mamy zespół rury gazowej. Znowu stalowa pokrywa zamka. Oczywiście stalowe body, selektor. No i oczywiście prawdziwe drewno, a nie plastik, który to drewno imituje. Oczywiście również zawieszenie, zaczep zawieszenia mamy również stalowe. Aby dostać się do baterii, niestety musimy odkręcić z tyłu pokrywę. Dostęp do baterii średnio się udał firmy Jingong. Odkręceniu śrubek mamy tutaj dwa metalowe talerze. Niestety jeden z nich nam blokuje dostęp do gniazda baterii, a więc musimy jeden z nich wyjąć. Dopiero mamy
niewielki otwór na baterię. Stokowej baterii nie będziemy pakować do środka, ponieważ nie ma to zbyt wielkiego sensu. Użymy mało baterii LiPo, aby lepiej pokazać, jak ta replika działa. Oczywiście im ta bateria będzie większa, większej pojemności, większej wydajności prądowej, tym nasz RPK będzie działał lepiej. W schowaniu baterii musimy trafić tym krążkiem prowadnicy, jakie są w drewnie. Założyć z powrotem pokrywę i przekręcić środek. W ciężkich bojach mamy już baterię włożoną. Oczywiście to co w każdym karabinku z rodziny AK, czyli selektor ognia w pozycji zabezpieczonej, ogień ciągły, czyli to do czego został stworzony RPK, i ogień pojedynczy. Po odciągnięciu dźwigni przeładowania mamy regulację hopa. Dopinamy magazynek i mamy świetny rosyjski karabin wsparcia. Oczywiście możemy go trochę rozbudować. Dołożyć mu na przykład kolimator na klasycznym szynie pod jaską czy ogą. Oraz jeżeli ktoś jest bardziej leniwy i nie chce mu się podkręcać kulek w helikopie, możemy zawsze dokupić sobie boksa. Mam tutaj elektryczne podkręcanie, jest to akurat boks firmy Cyma, ale karabinki są jak najbardziej zgodne, jeśli chodzi o magazynki. I coś, do czego ten karabin został stworzony. Około 500 kulek robić przerwy, aby replika nam się trochę ochłodziła i raczej trzymałbym się tego założenia.